Wrocław przygarnął 31 piesków ze schroniska w Radysach. Jeden z nich to na przykład Cody. Teraz czworonogi odbyły kwarantannę. Można je przygarnąć i pokochać. Psy z Radys mają szczególną historię. Czworonogi, gdy trafiły do schroniska we Wrocławiu, bardzo bały się ludzi, a także wszelkich dźwięków, na przykład związanych ze sprzątaniem. W zachowaniu psów widać już jednak zmiany. Podczas 3 tygodni spędzonych we Wrocławiu zwierzęta stały się bardziej otwarte. Jeśli damy im coś dobrego, to one też się odwdzięczą i na pewno się okaże, że będą wspaniałymi przyjaciółmi. A ponieważ my wiemy, że były to psy w jakiś sposób poszkodowane, to bardzo nam zależy na tym, żeby te domy, które dostaną, były naprawdę mądre, rozsądne. Są to niestety psy bez historii. Widać, że niektóre z nich są bardzo wylęknione. Mamy na przykład suczkę, która jest przerażona na widok mężczyzn, absolutnie nie chce podejść, nie chce nawet się zbliżyć, bardzo unika kontaktu. Wrocławianie mogą napisać nową historię czworonogów. 28 psiaków czeka na nowy dom i kogoś, kto je pokocha. Psiaki są zaszczepione, odplone, odrobaczone, oczywiście wysterylizowane, wykastrowane. Do psiaków wydajemy książeczkę zdrowia, tak aby nowy właściciel miał pełną świadomość na temat tego, co było zrobione na terenie naszego schroniska. Żeby adoptować psa, należy podjechać do schroniska, do biura adopcji i zapoznać się z pupilem, a także jego nawykami. Następnie można wziąć czworonoga na spacer. U tych psów, które mają bardzo duży problem z kontaktem z człowiekiem, wymagamy przynajmniej 2-3 spacerów przed adopcją, tak żeby już jakąś relację w ogóle wyrobić, zanim takiego psa weźmiemy do domu. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie inne psy, które są otwarte, które są wesołe, to możemy nawet tego samego dnia zabrać takie psiaki do domu. W schronisku znajduje się także prawie 200 kotów, które można przygarnąć. Warto adoptować zwierzęta, a nie kupować. Echo 24, Marta Wrońska.